Nie wiem, czy wiecie, że mamy kolejną kampanię wyborczą. Nie mówię o wyborach do Rady Zboru, chociaż też dzisiaj będziemy poznawać sylwetkę kandydata, ale mamy w Polsce, a właściwie w Europie całej, czekają nas wybory w czerwcu i tak się składa, że w ciągu niecałego roku mamy już trzecią kampanię wyborczą. Właściwie wydaje się, że nie ma tutaj chwili oddechu, chwili przerwy. Wiem, że nie wszystkich interesuje polityka, więc tak mówię, że zbliżają się i mówię to w kontekście tego dzisiejszego kazania, a to, że niektórych nie interesuje polityka, może wydaje nam się, że plakaty, które gdzieś tam wiszą na płotach, to jeszcze z poprzednich wyborów, ale to już prawdopodobnie te nowe, biedne te płoty, że co chwilę tam muszą te plakaty nowe przyjmować, zdzierane, klejane nowe. W każdym razie, tak wprowadzając nas w temat polityczny, bo dzisiaj będzie politycznie, a temat polityczny bywa dosyć drażliwy w kościołach. Myślę, że nie bez powodu, są pewne uzasadnione powody, dla których przynajmniej w Polsce część Polaków jest rozczarowana tym, jak Kościół podchodzi do swojej roli w życiu publicznym, do tego, w jaki sposób czasem sprzyja pewnym opcjom politycznym, nawet stają się taką tubą propagandową pewnych wybranych przez siebie opcji, więc nie jest to tylko kwestia sprzyjania jakimś poglądom, ale czasem jest to kwestia sprzyjania jakimś ludziom i partiom konkretnym. I tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o największym kościele w Polsce, bo takie powody do rozczarowania mogą też podawać nam osoby po różnych stronach szeroko pojętego chrześcijaństwa w Polsce, więc to jest powód, dla którego ludzie mogą być rozczarowani kościołem w kwestii polityki, ale mamy jednak swoją rolę w życiu publicznym. To nie jest tak, że kościół ma się wycofać, ma niczego nie mówić, jeżeli chodzi o kwestie władzy, bo jesteśmy powołani do takiego właściwego stosunku do władzy, a ten właściwy stosunek do władzy wynika z naszego stosunku do władzy Pana Boga. I o tym będzie dzisiejszy fragment, o relacji między wiarą a polityką, a władzą. Dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Ewangelii Łukasza, 20 rozdział od 20 do 26 wersetu. Ewangelia Łukasza, 20 rozdział od 20 do 26 wersetu. Śledzili go więc, nasłali szpiegów, którzy udając sprawiedliwych mieli go przyłapać na jakimś słowie, aby go wydać władzy i mocy starosty. I zadali mu takie pytanie. Nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i nauczasz i nie masz względu na osobę, lecz zgodnie z prawdą drogi Bożej nauczasz. Czy godzi się nam płacić podatek cesarzowi, czy nie? Lecz on, przejrzawszy ich podstęp, rzekł do nich. Pokażcie mi denar. Czy on nosi podobiznę i napis? A oni rzekli cesarza. On zaś rzekł do nich, oddawajcie więc cesarzowi, to jest cesarskie, a Bogu, co jest Boże. I nie zdołali go złapać na słowie przed ludem, a nie mogąc wyjść z podziwu nad jego odpowiedzią, zamilkli. Więc po raz kolejny Jezus jest wzięty na celownik przez swoich przeciwników. Słyszy pytanie, które miało sprawić, że jego odpowiedź zniechęci albo jego zwolenników, albo lud Izraela, albo też sprawi, że będzie można oskarżyć go przed Rzymianami. Więc na dwa sposoby mógłby być narażony na coś niedobrego wobec siebie. No i wcześniej było coś podobnego, bo wcześniej też zadali takie pytanie, jakim prawem robił to, co robił, czyli dlaczego, jaką mocą wypędzał strzedawcę świątyni, jaką mocą nauczał w świątyni. I Pan Jezus w swojej odpowiedzi uciszył rozmówców, bo zadał im pytanie, na które oni nie chcieli odpowiedzieć. Nie tyle nie wiedzieli, nie znali odpowiedzi, co nie chcieli powiedzieć, dlatego że nie opłacało mi się mówić, co było prawdą. Dlatego że prawda w ich mniemaniu postawiłaby ich samych w złym świetle, więc wybrali milczenie. Co z kolei też nie postawiło ich wcale o wiele lepszym świetle. A potem mieliśmy przypowieść, w której Jezus pokazał, że On ma autorytet tego, który jest Synem Bożym. Pokazał też, że wie, co planuje Jego przeciwnicy, że chcą Go zabić, że ten plan im się powiedzie, ale że wcale nie skończy się po ich myśli. Że to, że go zabiją, to nie będzie koniec, tylko będzie to sposób, w który on jako Syn Boży ustanowi królestwo, a ich spotka za to kara. I to było w obrazowy sposób. Tak? Był obraz winnicy, był obraz kamienia węgielnego, ale mimo tych obrazów żydowscy przywódcy wiedzieli, że mówi do nich i wiedzieli, że mówi przeciwko nim. I tym bardziej chcieli pozbyć się Jezusa, ale znowu na przeszkodzie byli ci ludzie, lud Izraela, który cały czas sprzyjał Jezusowi. No i dzisiaj widzimy coś podobnego. Znowu jest właściwie kolejny pomysł na złapanie Jezusa, trochę inny pomysł, bo przywódcy usunęli się w cień,
nie poszli do Jezusa osobiście, tylko wysłali swoich ludzi. Natomiast reszta wygląda podobnie. Znowu jest pytanie, podchwytliwe pytanie i znowu takie sidła zastawione na Jezusa stają się pułapką dla przeciwników Jezusa. No i ten temat, o który tutaj chodzi, to jest temat właśnie relacji z władzą. Dlatego zobaczymy dzisiaj, jaka ma być nasza relacja do władzy, nasz stosunek do podatków, jak to się wszystko ma do posłuszeństwa Panu Bogu. A zaczyna się informacją, że Jezus był śledzony i obserwowali go tutaj uczeni w piśmie, jacy kapłani, ich widzieliśmy wcześniej, bo to oni próbowali zestawić wcześniej pułapkę na Jezusa, ale nie dość, że im się nie udało, to jeszcze sami postawili siebie w złym świetle. A ludzie dalej sprzyjali Jezusowi i dlatego ci ludzie, ci przewidnicy Jezusa zmienili taktykę. Zaczęli śledzić Jezusa, obserwowali go, co tam robi i wysłali, tutaj czytamy, szpiegów. Z Ewangelii Mateusza i Marka wiemy, kim byli dokładnie ci ludzie. To byli uczniowie faryzeuszy i Herodianie. Uczniowie faryzeuszy. Herodianie to było takie stronnictwo, które sprzyjało dynastii herodiańskiej. Tym władcom, którzy panowali, którzy nie byli Żydami co prawda, ale panowali na tym terenie. I Herodianie chcieli rozszerzać ich wpływy. No i ciekawostką jest to, że Herodianie nie mieli wspólnych interesów z faryzeuszami. To nie było tak, że oni mieli jakieś wspólne interesy, tylko tutaj w tej sytuacji mieli wspólny jeden cel, pozbyć się Jezusa. I w tym celu razem posłali do Niego szpiegów. Szpiegów, którzy udawali przed Jezusem sprawiedliwych. To wiele o nich mówi, jeżeli musieli udawać, żeby wyglądać na sprawiedliwych. Więc chcieli pokazać siebie jako bogobojnych Żydów. No intencją było to, żeby Jezus nie poznał, że to był podstęp. Myśleli, że Jezus da się nabrać, kiedy przyjdą do Niego młodzi mężczyźni, którzy wydaje się, że chcą dowiedzieć się faktycznie czegoś od Jezusa. I wydawało mi się, że to pytanie będzie bardziej wygodne w ich ustach niż w ustach Rady Najwyższej, gdyby oni sami zadali to pytanie. No i to by mógł być nawet dobry plan, gdyby nie chodziło o Jezusa. Gdyby nie chodziło o tego, który dobrze zna serce każdego człowieka. A ich celem było to, żeby złapać Jezusa na jakimś słowie. Czyli żeby powiedział coś takiego, co sprawi, że można będzie go oskarżyć przed rzymskimi władzami. I tutaj w Biblii Warszawskiej jest mowa o wydaniu go władzy i mocy starosty. To nam może się trochę kojarzyć dziwnie. Starosta, nie wiem, powiatowy albo weselny, albo na studiach, ale tutaj chodzi o namiestnika rzymskiego, czyli o Piłata. O Piłata, który akurat w tym momencie był w Jerozolimie, bo przybył na święto Paschy. Wtedy, kiedy wielu Żydów przybyło tam na to święto. I dalej pytamy, że zadali sobie pytanie. Ale zanim je zadali, był jeszcze pewien wstęp. I to wstęp, który był dłuższy niż samo pytanie. Wstęp, który miał służyć pokazaniu, że oni uznają autorytet Jezusa. Bo powiedzieli mu, że dobrze naucza, że dobrze mówi, że nie ma względu na osobę, że naucza drogi Bożej zgodnie z prawdą. I w sumie wszystko to jest prawdą, tylko że oni w to nie wierzyli. Bo gdyby oni w to wierzyli, to oni nie musieliby udawać kogoś innego. Bo skoro Jezus nie ma względu na osobę, to nieważne, kto go pyta, powiedziałby to samo. Więc oni uważali coś innego. Oni uważali, że dopiero wtedy odpowie zgodnie z ich wolą, kiedy oni podszyją się pod kogoś innego. Temu służyły te takie słodkie pochlebstwa, takie mówienie mu dobrych rzeczy. To była przynęta, żeby skłonić Jezusa do konkretnej odpowiedzi. Oni już mieli odpowiedź, którą chcieli usłyszeć. Bo skoro chcieli go wydać Piłatowi, skoro udawali pobożnych Żydów, no to chcieli, żeby powiedział, żeby nie płacić podatków cesarzowi. Bo to faktycznie byłoby powodem, dla którego mogliby oskarżyć Jezusa. Ale ich pytanie było jeszcze bardziej postępne, bo każda odpowiedź narażałaby Jezusa na jakieś negatywne reakcje. Nie tylko Rzymian, ale także Żydów, gdy powiedział, że faktycznie należy płacić podatki cesarzowi. I to pytanie dotyczyło bardzo wrażliwego tematu, dlatego że podatek, o który tutaj chodzi, to prawdopodobnie podatek pogłówny. Co prawda wynosił on tylko jeden denar rocznie od osoby, więc nie było to dużo. To było wynagrodzenie robotnika najemnego przez jeden dzień pracy, tak dla uzmysłowienia. Więc niewiele. Ale nie o to chodziło. Nie chodziło o wysokość, chodziło o znaczenie, które było bardziej symboliczne. Chodziło o opłacanie podatków okupantowi. Bo ten podatek był płacony
Rzymianom i to podkreślało, że oni byli podbici przez Rzymian. I to było dla nich o tyle drażliwe, że było powodem wielu zamieszek w przeszłości. Ten podatek wprowadzono trochę ponad 20 lat wcześniej, w 6 roku naszej ery. I wtedy, kiedy go wprowadzono, to był czas, kiedy Judea znalazła się pod bezpośrednim panowaniem Rzymu i od razu spowodowało to bunt. I o tym mówią nawet Dzieje Apostolskie. Bo w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o Gamalielu, który powiedział, że w czasie spisu wystąpił Juda Galilejczyk. Wystąpił, czyli zbuntował się przeciwko spisowi, podczas którego właśnie płacono ten podatek. I zbuntował się do tego stopnia, że nie tylko sprzeciwiał się Rzymianom, ale nawet atakował Żydów, tych, którzy płacili ten podatek. Więc był tak godliwy, żeby sprzeciwiać się temu podatkowi. I jego postawa właściwie zapoczątkowała duch zalotów. Pewnie słyszeliśmy o takiej grupie bardzo radykalnych Żydów, którzy zbrojnie chcieli występować przeciwko Rzymianom. To tam był ten początek. Ten podatek był powodem, dla którego powstali zaloci. Więc mimo tego, że to był niski podatek, względnie niski podatek, to miał ogromne znaczenie takie symboliczne. Bo on co chwilę przypominał Żydom, że są rządzani przez obcą władzę. I zaloci uważali nawet do tego stopnia, że to jest oznaka niewinności Bogu, jeżeli ktoś płaci ten podatek. I to zasługiwało według nich na karę. A nawet uważali, że taka uległość wobec Rzymian jest powodem ich nieszczęścia. Czyli że gdyby usunęli Rzymian ze swojego kraju, to w końcu mieliby błogosławieństwo, w końcu mieliby powodzenie. I do tego dlatego dążyli. I dalej widzimy, że Jezus przejrzał ich podstęp w 23 wersecie. Jezus wiedział, że tutaj nie było żadnej bezpiecznej odpowiedzi. Bo gdyby powiedział, że trzeba płacić podatek, narażał się na stratę poparcia ludu, czy do tej pory mu sprzyjał. Nie tylko tych najbardziej gorliwych zalotów, ale też innych ludzi, którzy uważali, że on jest Mesjaszem i że on jest tym, który sprzeciwi się Rzymianom. Ale z drugiej strony także należałoby go to na oskarżenie wobec rzymskiego namiestnika. O to, że Jezus jest tym, który chce wzniecić jakiś kolejny bunt, jakieś kolejne powstanie. A Rzymianie w tym czasie byli bardzo mocno wyczuleni. Wtedy, kiedy szczególnie w Jerozolimie na święta przebywało wiele tysięcy Żydów, byli wyczuleni na każdą taką osobę, która mogłaby coś takiego zdobić, zniecić jakiś bunt. Więc wyczuwał ten podstęp. I nawet powiedział im to wprost. Tego nie ma u Łukasza w Ewangelii Łukasza, ale jest w dwóch innych Ewangeliach, u Mateusza i Marka, że powiedział do nich, czemu mnie kusicie, obłudnicy? Więc twarz powiedział im, że wie, jakie mają zamiary. I zaraz potem powiedział, że pokazali mu denara, ten pieniądz, który było trzeba oddawać na podatek i zapytał ich, czyją nosi podobiznę i napis. I to jest ciekawe, co było na tej monecie, bo faktycznie to była moneta wybijana przez Rzymian i z jednej strony była podobizna cesarza Tyberiusza i był napis, który mówił, że Tyberiusz cesarz, syn boskiego Augusta. Z drugiej strony była podobizna matki Tyberiusza, czyli Liwii, i była ona przedstawiona jako takie ziemskie wcielenie bogini pokoju. Więc Rzymianie przypisywali sobie, rzymscy władcy przypisywali sobie takie boskie cechy, no i to też nie podobało się Żydom, bo oni uważali to za bałwochwalstwo, za to, że oni łamią drugie przekazanie, przekazanie o czynieniu obrazów, i to był właściwie dodatkowy powód, dla którego Żydzi nie chcieli posługiwać się tymi monetami, nie chcieli płacić tego podatku, bo uważali to za udział w kulcie. I to jest ciekawe, bo zauważmy, kto pokazał im Jezusowi tę monetę. Jezus powiedział to do nich, żeby oni pokazali mu tego denara. Więc oni sami posługiwali się tymi pieniędzmi. Oni chcieli wyglądać na sprawiedliwych w oczach Jezusa, zadali mu pytanie, czy płacić podatki, a sami używali monety tego cesarza z jego podobizną. Więc już samo to świadczyło o tym, że oni poddawali się władzy cesarza. Dlatego, że pewną zasadą było coś takiego, że kiedy na jakimś terenie posługuje się daną monetą, to pokazuje, kto tutaj rządzi. Z tego powodu były wybijane podobizny władców na monetach. W taki sposób, można powiedzieć, zaznaczali swój teren. Co chwilę patrząc na monetę było wiadomo, kto tutaj rządzi. Że Tyberiusz, cesarz, który nazywa siebie, czy przypisuje swoje boskie cechy. I Jezus dopiero wtedy odpowiedział na pytanie, kiedy oni powiedzieli mu, kto jest na tej monecie.
I odpowiedź Jezusa jest takim punktem kulminacyjnym całego tego fragmentu, bo na tej odpowiedzi też oprzemy dalszą część kazania, dlatego że to jest krótka odpowiedź, ale odpowiedź bardzo dużego kalibru. Ona niesie bardzo dużo w swojej treści. To jest 25 werset. On zaś rzekł do nich: oddawajcie więc cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu, co jest Boże. Czyli Jezus wykorzystał swoje wcześniejsze pytanie do tego, żeby udzielić tutaj swojej odpowiedzi. Że skoro na monecie jest podobizna cesarza, to ma prawo do pobierania podatku. Innymi słowy powiedział im: używacie jego monety, więc oddawajcie mu te podatki. Uznajecie jego władzę, oddawajcie mu podatki. Natomiast odpowiedź jest szersza niż samo to pytanie, bo nie chodzi tutaj tylko o kwestię podatków. Jezus udzielił bardziej całościowej odpowiedzi. Oddawajcie cesarzowi, co jest cesarskie. Każdy człowiek ma obowiązki wobec władz państwowych, ale tutaj sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo nie chodzi o podatki wobec własnego kraju, chodziło o podatek nałożony przez okupanta. Więc tutaj odpowiedź jest jeszcze pełniejsza, dlatego że nie skupi się tylko na relacji do władzy, ale też dodał, że jest nasza powinność wobec Boga. Oddawajcie Bogu, co jest Boże. I właśnie taka pełniejsza forma odpowiedzi sprawiła, że nie było można mu niczego zarzucić, że ta odpowiedź się broniła. Bo nie można było oskarżyć go o sprzyjanie Rzymowi, bo wyraźnie powiedział, żeby oddać cesarzowi, że o bunt przeciwko Rzymowi. Nie można było oskarżyć go o bunt przeciwko Rzymowi, no bo wyraźnie powiedział, żeby oddawać cesarzowi, co jest jego. Ale nie można też oskarżyć było go o sprzyjanie Rzymowi, bo Jezus pokazał tylko tyle, że skoro używacie jego monet, to oddawajcie mu to, co mu się należy w podatkach. Więc ta odpowiedź pokazuje, że Jezus nie miał w planach wzniecania powstania. On nie chciał buntować się przeciwko władzy. Jego planem nie było zmienianie ziemskiej władzy. Nawet jeżeli to była obca władza, nawet jeżeli to była zła władza. I w zasadzie Żydzi powinni byli przyjąć taką sytuację jako Boży sąd. Dlatego, że Bóg w Starym Testamencie zapowiadał, że będzie karał ich w taki sposób, obcą władzą. Mamy to chociażby w 28 rozdziale Księgi Powtórnego Prawa. Tam jest taka długa lista przekleństw, które wynikają z nieposłuszeństwa Bożemu prawu. I jest tam między innymi mowa o tym, że Bóg będzie posyłał im obcą władzę, która będzie ich uciskać. Więc powinni byli rozumieć, że taka sytuacja, kiedy oni są okupowani, wynika z tego, że nie byli posłuszni Bogu. A w związku z tym powinni byli pokornie uznać władzę, która zapanowała w ich kraju, bo to wyrażałoby ich poddanie Bogu. A zamiast tego powinni byli zająć się swoim stosunkiem do Boga, żeby to naprawić, a nie zajmować się kwestią obcej władzy. I te słowa są bardzo taką ogólną, uniwersalną zasadą, bo ona mówi o tym, że są różne sfery władzy. W tym jest władza publiczna, jest władza boska, są też inne władze, które też Bóg ustanowił. I kluczowe jest to, że to nie są równorzędne sfery. To nie jest tak, że to jest na tym samym poziomie. Nie jest też tak, że one są niezależne albo przeciwstawne, że w ogóle nie mają wpływu jedna na drugą. Tak jakby nasze życie było podzielone na jakieś sfery, w której w jednej podporządkowujemy się władzy ziemskiej, płacimy podatki, przestrzegamy krajowego prawa, wykonujemy polecenia jakiegoś policjanta czy innego człowieka w mundurze, a w drugiej części naszego życia podporządkowujemy się Bogu. Kochamy Boga, kochamy bliźniego, modlimy się. To nie są jakieś takie niezależne sfery. Jedna jest podporządkowana drugiej. Czyli to, że my podporządkowujemy się ziemskiej władzy, wynika z tego, że nad nią jest Bóg. I to jest częścią podporządkowania się Bogu. Czyli oddawanie cesarskiego cesarzowi wynika z tego, że oddajemy Bogu to, co jest Boże. Czyli ten drugi nakaz jest taki nadrzędny wobec tego pierwszego. Ten drugi nakaz jest uzasadnieniem tego pierwszego nakazu. Czyli oddawanie, jeszcze raz, oddawanie cesarzowi tego, co jest cesarskie, zawiera się w tym szerszym, większym oddawaniu Bogu to, co jest Boże. Dlatego, że władza państwowa, podobnie jak wszystkie inne władze, należą do Boga. Wszystkie inne, chociażby władza rodzicielska, rodziców nad dziećmi, władza kościelna, autonomiczna, też jest pewną sferą władzy, którą Bóg ustanowił. I widzimy to na przykładach, chociażby kiedy apostoł Paweł pisał
Efezjan, liście do Efezjan, wzywając dzieci do posłuszeństwa swoim rodzicom, jak w Panu, żeby byli posłuszni rodzicom swoim w Panu. Pisał też do Rzymian, że nie ma władzy jak tylko od Boga, że każda władza ma źródło w Bogu, czyli każdy, kto sprzeciwia się władzy, sprzeciwia się Bożemu postanowieniu. To jest list do Rzymian 13, rozdział, początek tego rozdziału. I myślę, że tutaj na razie nie powinno być kontrowersji. Kontrowersje albo wątpliwości mogą pojawić się, kiedy przejdziemy do pewnych praktycznych przykładów, bo Jezus tutaj nie precyzuje, co dokładnie to oznacza. Co dokładnie jest to zasadzkie, co trzeba oddawać cesarzowi. Z pewnością w kontekście chodziło o ten podatek, o którego pytali. Chodziło też z pewnością o cześć i o poddanie, bo to wynika z innych fragmentów, które mówią o władzy, czyli tego listu do Rzymian, także drugiego rozdziału listu Piotra pierwszego. Ale w tym temacie relacji do władzy są też takie pytania, na które odpowiedź wydaje się trudniejsza. No bo co wtedy, kiedy władza wydaje pieniądze na takie rzeczy, które Bogu się nie podobają? Kiedy promuje przekonania, które są sprzeczne z Bożą wolą? Kiedy pozwala, a może nawet finansuje chociażby aborcję? Kiedy wprowadza do szkół jakieś nauczanie, które jest sprzeczne z biblijnym światopoglądem? Kiedy władza dokonuje agresji na jakiś inny kraj? Czy kiedy władza wtrąca się w sprawy Kościoła? Co wtedy z naszym posłuszeństwem takiej władzy? I w pewnym sensie dobrze, że Jezus i Jego uczniowie żyli za takiej, a nie innej władzy, dlatego że dobrze możemy zobaczyć, jak odnosili się do władzy, która też nie była dobra, nie była pobożna. No i to widzimy na tym przykładzie tego cesarza Tyberiusza, tego, który był na monecie, tego, który sobie przypisywał boskie cechy. To była też władza, która porządkowała sobie inny naród. Nie tylko Izraelitów, ale także wiele innych narodów. Czyli zmuszała do płacenia podatków ludzi na podbitych terenach. To była też władza, która karała śmiercią buntowników, tych, którzy przeciwiali się jej władzy. I to karali ich śmiercią na krzyżu. Najbardziej okrutna właściwie w tamtych czasach forma kary śmierci. Sam Jezus trafił na krzyż właśnie z decyzji rzymskiego namiestnika. Czyli to nie była wcale władza, którą można byłoby za coś pochwalić i podobnie było za kolejnych cesarzy. Wtedy, kiedy apostoł Paweł pisał o posłuszeństwie do Rzymian, władcą był wtedy cesarz Neron, a jeszcze wcześniej był jeszcze inny cesarz, który wyrzucił Żydów z Rzymu swoją decyzją. To byli tacy ludzie. Ten wcześniejszy cesarz, chyba Kaligula, a potem Neron, który też nie był zbyt przyjemny wobec chrześcijan. Mimo tego, że Jezus i Jego uczniowie żyli za takiej władzy, mówili o poddaniu ziemskiej władzy. Czyli to nie jest ocena władzy. Jeżeli jest sprawiedliwa, to mamy się poddawać. A to jest wyrażenie tego, że sprawiedliwe jest płacenie podatków, jest poddanie się władzy, nawet wtedy, kiedy władza jest niesprawiedliwa. Natomiast jest ale, dlatego że słusznie czujemy dyskomfort, kiedy słyszymy o poddaniu każdej władzy, takiemu bezwzględnemu poddaniu każdej władzy, bo może pojawić się konflikt między lojalnością Chrystusowi, a lojalnością władzom świeckim. I odpowiedź na ten dylemat też znajdziemy w słowach Jezusa. One są bardzo krótkie, ale tam znajdziemy bardzo wiele odpowiedzi. Dlatego, że Jezus nie powiedział, żeby oddawać cesarzowi to, co jest boskie. Bo są takie rzeczy, które należą się tylko Bogu. I ziemska władza nie może ich od nas wymagać. Więc tu jest ważne pytanie. Co to jest to Boże? Bo cesarzowi trzeba było oddawać to, co nosiło jego obraz. Te monety. Trochę podobnie jest z Bogiem. Mamy oddawać Bogu to, co nosi jego obraz. My nosimy jego obraz jako ludzie. To wszystko to, kim jesteśmy, wszystko to, co posiadamy. No i stąd wynika ten konflikt. Może wynikać pewien konflikt. Bo wiemy, że władze czasem wymagają od nas zrobienia czegoś, czego uczeń Jezusa nie może zrobić. I kiedyś władze były bardziej związane z jakąś religią. Było tak, że w historii czy w wielu kulturach władza i wyznanie były ze sobą związane. To mogło wynikać z tego, że właśnie władca przepisywał sobie boskie cechy, uznawał, że to on jest nawet wyżej niż, więcej niż człowiekiem. Czasami była dozwolona tylko jedna wybrana religia. Czasami było tak, że jedna jakaś konkretna religia miała jakieś przywileje,
więc była uprzywilejowana wobec innych wyznań. I chrześcijanie w historii musieli się z tym mierzyć, a w konsekwencji czasem byli poddawani prześladowaniom i czasem wciąż są poddawani prześladowaniom. I to, że są i to, że byli prześladowani, pokazuje, że czasem nie należy robić tego, czego żąda od nas władza. Bo gdyby chrześcijanie byli posłuszni władzy, to nie byli prześladowani, przynajmniej przez władzę, bo nie byłoby powodu. Ale sama Biblia daje nam takie przykłady, w których uzasadnione jest nieposłuszeństwo władzy. I to nie tylko jeżeli chodzi o nas, chrześcijan, ale także w Starym Testamencie. I zobaczmy na kilka przykładów takiego nieposłuszeństwa, które jest uzasadnione w Biblii. Przykład pierwszy, Stary Testament, Księga Wyjścia, pierwszy rozdział, gdzie widzimy postawę hebrajskich położnych, kiedy Faraon nakazał tym położnym zabijać hebrajskie dzieci. One tego nie robiły. Sprzeciwiły się nakazowi Faraona, dlatego że bały się Boga. Tam jest taki powód, o którym czytamy. Czyli zostawiało chłopców przy życiu, a Faraon wezwał je i zapytał, dlaczego to robią. I odpowiedziały, że hebrajskie kobiety rodzą tak szybko, że nie da się do nich dobiec, nie da się zdążyć do tego, żeby towarzyszyć im w porodzie. Więc okłamała Faraona. Nie powiedziały prawdy. A mimo tego, że okłamała Faraona, Bóg im błogosławił. Nagrodził to położne powodzeniem. Czytamy tam, że obdarzył je rodzinami, dlatego że bały się Boga. Nowy Testament, inny przykład nieposłuszeństwa wobec Rady Najwyższej, czy takiej władzy polityczno-religijnej. To jest 5 rozdział Dziejów Apostolskich. Piotr i Jan apostołowie ponownie znajdują się przed Radą Najwyższą. Już wcześniej powiedziano im, żeby nie nauczali w imieniu Jezusa. I znowu w 28 wersecie 5 rozdziału Sanhedryn o tym przypomina. I ta odpowiedź, której udzielili, jest kluczowa dla tego fragmentu. Mamy ją w 29 wersecie. Bo powiedzieli takie słowa. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. To jest hierarchia władzy. Najwyższa władza należy do Boga. Każda inna musi być mu podległa. Każdy chrześcijanin musi słuchać bardziej Boga niż ludzi. To nie znaczy, że nie mamy słuchać ludzi, którzy są u władzy, mamy być poddani władzy, ale najwyższą lojalność mamy mieć wobec Pana Boga. I to ma znaczenie w sytuacji konfliktu między tym, co mówi Bóg, a tym, czego chce czasami władza. I można powiedzieć, że są takie dwie sytuacje, w których chrześcijanie powinni sprzeciwić się ziemskiej władzy. Takie dwie grupy sytuacji, w których mamy to uczynić. Pierwsza to jest wtedy, kiedy władza ziemska zakazuje nam czegoś, do czego Biblia nas wzywa, do czego Bóg nas wzywa. Tak jak było w przypadku apostołów. Oni mieli głosić o Jezusie i robili to mimo tego, że zabronili im tego przywódcy Izraela. I byli gotowi ponieść konsekwencje. Czytamy pod koniec 5 rozdziału, że zostali wychłostani, ale przyjęli to z radością. Uważali, czy radowali się z tego powodu, że byli uznani za godnych znoszenia zniewagi dla imienia Jezusa. Więc to była pierwsza sytuacja. Druga grupa sytuacji jest wtedy, kiedy nieposłuszeństwo władzy mamy okazać, kiedy ona nakazuje nam zrobić coś, czego Biblia nam zakazuje. I to widzieliśmy w postawie położnych w Egipcie. Podobną postawę okazali też chłopcy, czy właściwie mężczyźni, młodzi mężczyźni w Księdze Daniela. Żydowcy chłopcy, którzy byli wzięci tam do niewoli. To jest trzeci rozdział tej księgi, gdzie król Nebukadnezar zbudował posąg, złoty posąg, któremu wszyscy mieli oddać pokłon. I nie zrobiło tego trzech Żydów. Ananiasz, Miszael i Azariasz. I Nebukadnezar kazał ich wezwać do siebie i zagroził im, że wrzuci ich do rozpalonego pieca. I zobaczmy, co powiedzieli. To jest trzeci rozdział księgi Daniela od 16 do 18 wersetu. Księga Daniela, trzeci rozdział, od 16 do 18 wersetu. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego, to są ich babilońskie imiona, odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy.
Czyli znowu otwarte nieposłuszeństwo wobec władzy, ale zwróćmy też uwagę, że oni nie odzywali się do niego jakoś tak negatywnie. W sensie, jeżeli chodzi o sposób mówienia, wciąż nazywali go królem, uznawali jego władzę, a jednocześnie byli gotowi ponieść konsekwencje. I z czymś podobnym mierzyli się później chrześcijanie. Wtedy, kiedy chociażby rzymscy cesarze domagali się boskiego kultu. I wielokrotnie później też chrześcijanie w historii mierzyli się z władzą, która wymagała czegoś złego. Władza też próbowała wymuszać na ludziach konkretne wyznanie, wyznawanie konkretnej wiary. Niestety również wiarę chrześcijańską. Ludzie też próbowali wymuszać wiarę, chociaż wiemy, że nie da się wymusić, narzucić wiary siłą. Ale tak było przez wieki historii. W taki sposób zdobywano kolejnych wyznawców. I nawet reformacja tego do końca nie zmieniła. Nawet wtedy to władza decydowała o tym, jaka wiara była dopuszczalna. I tu taka ciekawostka nasza, można powiedzieć, baptystyczna, że właśnie baptyści mieli taką swoją rolę w tym, żeby walczyć o wolność sumienia i wyznania. Stali się znani z tego powodu. To jest jedna z cech, które wyróżniają baptystów, to jest taka walka o wolność sumienia i wyznania. Taki przykład pierwszej takiej ważnej osoby, Thomas Helvis, początek XVII wieku, który był Anglikiem, napisał traktat w obronie wolności sumienia i dał kopię tego traktatowi królowi Jakubowi I. To był ten król, za którego sprawą wydano Biblię króla Jakuba. Więc on nie był przeciwny chrześcijaństwu, ale jednak cały czas było to myślenie, że tylko jakaś jedna religia, właściwie jeden kościół jest przyjęty, jest oficjalny, może funkcjonować. I Thomas Helvis pisał w traktacie, że król nie ma prawa oceniać ludzi za wiarę, sądzić ludzi za wiarę. Nawet jeżeli są heretykami, że to nie jest w kwestii, w gestii władcy karanie na ziemi kogoś, kto jest heretykiem. Król miał inne zdanie, nie zawahał się tego zdania pokazać, bo wtrącił do więzienia Thomasa Helvisa i Thomas umarł w tym więzieniu, ale wielu kolejnych baptystów walczyło właśnie, zabiegało o taką wolność sumienia i wyznania. Chociażby drugi przykład, ostatni, John Bunyan, autor Wędrówki Pielgrzyma, też trafił do więzienia. On został skazany za to, że nie trzymał się, nie przestrzegał tego zakazu spotkań religijnych grup, które nie były zatwierdzone. Bo tylko konkretne grupy mogły spotykać się, wyznawając swoją wiarę jako kościoły. John Bunyan sprzeciwił się temu zakazowi, spotykał się i za to został skazany na więzienie, gdzie napisał Wędrówkę Pielgrzyma właśnie. Więc te zmagania w historii pokazują, na czym kiedyś polegała idea rozdziału Kościoła od państwa. Tu nie chodziło o to, żeby wierzący nie mieli wpływu na życie publiczne, czyli żeby wiara była tylko prywatną sprawą każdego człowieka, bo tak się czasem próbuje przedstawiać ideę rozdziału Kościoła od państwa, czyli żeby chrześcijanie nie mieli wpływu na życie publiczne, żeby nie dążyli do stanowienia prawa, które będzie oddawało Bogu cześć, które będzie moralne. Tak się pokazuje ideę rozdziału Kościoła od państwa dzisiaj często, ale chodziło o wolność wyznawania i praktykowania swojej wiary. Czyli żeby to państwo nie ingerowało w sprawę Kościoła, a nie żeby to Kościół nie miał wpływu na to, jakie obowiązuje prawo. Dzisiaj już raczej nie ma królów, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym często. Są parlamenty, ale jako wierzący możemy i powinniśmy mieć wpływ na życie publiczne. I nie wiem, czy wszyscy mamy świadomość, do kogo w Polsce należy władza zwierzchnia. Co mówi konstytucja? Kto ma władzę zwierzchnią w naszym kraju? Nie sądziliście, że będę pytał z konstytucji oczywiście. Władzę zwierzchnią ma w naszym kraju naród. My, jako Polacy. Więc jesteśmy nie tylko w roli poddanych, ale także w roli władzy. Tę władzę sprawujemy przez przedstawicieli, których wybieramy, albo też bezpośrednio. O tym mówi konstytucja. A skoro tak, to mamy odpowiedzialność za to, jak sprawujemy tę władzę. Nie tylko jak jesteśmy poddani władzy, ale też jak sprawujemy naszą władzę. I to nie znaczy, że musimy chodzić na wybory, bo czasem sumienie nie pozwoli nam zagłosować na opcje, które są dostępne, ale też nie oznacza, że nie mamy wykonywać pracy, żeby zapoznawać się z tym, co dzieje się politycznie, jakie są opcje dostępne do wyboru. Więc jeżeli ktoś nie wie, za kim zagłosować, to lepiej, żeby nie szedł, ale lepiej, żeby wykonał taką pracę i swoją odpowiedzialność, żeby zapoznał się z tym, co faktycznie będzie dobre dla narodu.
I to nie tylko chodzi o wybory, bo nie tylko chodzi o to, żeby angażować się w taki sposób, bo jest też odpowiedzialność za władzę, w tym sensie, żeby modlić się za władzę. I za tych, których wybieramy, i za tych, którzy wybierają za władzę, którą sprawujemy jako naród. Również chodzi o angażowanie się społecznie. To też jest forma sprawowania władzy. Troszczenie się o naród. Może o tożsamość historyczną, może o troskę o słabsze osoby. W prawie w Starym Testamencie też były takie przepisy, które mówiły o tym, że trzeba troszczyć się o słabszych, o biedniejszych. To też jest forma troski o naród, o władzę. Więc to wszystko będzie oddawaniem cesarzowi tego, co jest cesarskie. Czyli współcześnie oddawaniem narodowi tego, co należy do narodu. Skoro to my jako naród mamy władzę zwierzchnią. Ale również oddawanie prezydentowi tego, co jest prezydenta, oddawaniem policjantowi tego, co wynika z jego roli i tak dalej. Można podawać różne kolejne przykłady. Jak napisał to apostoł Paweł w liście do Rzymian, 13 rozdział 7 werset, to jest nawiązanie do słów Jezusa właśnie w tym miejscu. 13 rozdział 7 werset listu do Rzymian. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, cześć. Każdemu to, co mu się należy. Problem może pojawić się wtedy, kiedy władza publiczna nadużywa swojego autorytetu. Bo bywa, że władza wykracza poza swoje kompetencje. Próbuje zmuszać ludzi do czegoś, co wcale nie wynika z przepisów prawa. Myślę, że jest taki konkretny przykład z ostatnich lat, który miał miejsce chyba nie tylko w naszym kraju, podczas pandemii, kiedy rząd narzucał pewne ograniczenia, które wcale nie wynikały z prawa, które było właściwie wprowadzone. Dlatego, że było wprowadzone rozporządzeniami, a nie ustawami. Czyli wprowadzał je minister, a nie Sejm. A to powinna być decyzja Sejmu, a nie dokumentu, który wydał minister. Są różne kompetencje i w tej sytuacji czasem czy część tych ograniczeń wymagała ustawy, a były wprowadzone innym dokumentem. I w takiej sytuacji nie musimy podporządkowywać się takiej władzy, takim przepisom, które nie wynikają z obowiązującego prawa. Inny problem to wtedy, kiedy władze państwowe próbują naruszać inne sfery władzy. Bo Bóg ustanowił też inne sfery władzy. Władzę rodzicielską chociażby. I tutaj władze publiczne nie mogą narzucać rodzicom, czego mają nauczać swoje dzieci. Nie mogą wkraczać na ten teren. Nie mogą decydować o tym, w jaki sposób rodzice mają wychowywać swoje dzieci. Czy stosować dyscyplinę, czy jej nie stosować. Podobnie z Kościołem. Państwo nie ma prawa wkraczać w sferę tego, co jest nauczane w Kościele. Nie ma prawa mówić o tym, czego nauczać, a czego nie nauczać. Nawet gdyby weszło takie prawo, jest to bezprawie. Nie musimy się podporządkowywać. Czyli nie zawsze musimy oddawać to, czego władza żąda, bo chodzi o to, żeby oddawać to, co jej się należy. To, co wynika z roli, jaką ustanowił dla nich Bóg. To, co wynika z pozycji, w jakiej Bóg ustanowił konkretne osoby. Więc to oznacza ta krótka wypowiedź Jezusa. Żeby oddawać cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co jest Boże. I paradoksalnie żydowscy przywódcy mieli problem z tym drugim nakazem. Bo gdyby z tym nie mieli problemu, to Jezus nie wyrzuciłby sprzedawców ze świątyni. Świątynia dalej byłaby miejscem modlitwy. Nie byłaby jaskinią zbójców. Gdyby nie mieli z tym problemu, z nakazem oddawania Bogu tego, co Boże, rozpoznaliby w Jezusie Mesjasza, Syna Bożego. Bo to też jest częścią tego nakazu, żeby oddać Jezusowi cześć, która mu się należy. I żydowscy przywódcy tego nie zrobili. Mieli problem z poddaniem się Bogu. A sami wystawali na próbę jedynego, który był sprawiedliwy. I oni mieli nadzieję, że jemu sprawi trudność kwestia poddania ziemskiej władzy. I kilka dni później wydali ziemskiej władzy, tego, który ma wszelką władzę. Oddali cesarzowi, namiestnikowi, tego, który jest Bogiem. I niesamowite jest to, że Jezus poddał się tej ziemskiej władzy. Dobrowolnie poddał się Piłatowi, poddał się egzekucji. Dał największy przykład poddania władzy. I zrobił to po to, żeby nas uwolnić z jeszcze innej władzy. Z władzy grzechu, spod władzy grzechu, pod którą był każdy z nas. I spod władzy szatana. Bo on przez swoją śmierć, Jezus przez swoją śmierć zniszczył diabła, który miał władzę
nad śmiercią. Więc wyzwolił nas spod tej władzy, w której byliśmy zniewoleni. W ten sposób objął też władzę, wszelką władzę. Zajął ten tron po prawicy Ojca. I mamy oddawać Mu wszelką władzę, która należy Mu się jako Synowi Bożemu, jako naszemu Bogu. I na koniec krótko widzimy jeszcze reakcję ludzi. Czytamy, że nie zdołali Go złapać na swoje przed ludem i zamilkli, bo nie mogli wyjść z podziwu nad Jego odpowiedzią. I znowu nie udała im się pułapka. I zrobili to, co powinni zrobić byli wcześniej. Zamilkli, zaniemówili z podziwu. Więc kolejne sidła zastawione na Jezusa stały się pułapką dla Jego przeciwników. Tym razem nie byli osobiście u Jezusa, nie rozmawiali z Nim osobiście, wysłali szpiegów, ale poza tym schemat był ten sam. Zadali pytanie, które miało postawić Jezusa w tym świetle. I to nieważne, jaką odpowiedź udzieli. Ale Pan Jezus nie wpisał się w schemat, dał inną odpowiedź. I najpierw pokazał, że sami uznają władzę, o którą Go pytali, to używanie monet cesarza. I swoją odpowiedzią Jezus wcale nie pokazał się jako zwolennik cesarza. Ta odpowiedź nie mówiła o tym, że on sprzyja Rzymowi, po prostu powiedział, że poddawali cesarzowi to, co jest cesarskie. Więc pokazał, że ziemska władza ma jakieś swoje miejsce. Nawet jeżeli ta władza nie jest sprawiedliwa, to sprawiedliwe jest poddawanie się władzy. Wyjątkiem są takie sytuacje, w których władza zmusza nas do robienia czegoś niesprawiedliwego albo zakazuje nam robienia czegoś, do czego Bóg nas wzywa. Natomiast nadrzędnym poleceniem jest oddawanie Bogu tego, co jest Boże, czyli wypełnianie Bożej woli. I na zakończenie już przeczytam trzy wersety z fragmentu, który też mówi o poddaniu się władzy i nazywa to właśnie Bożą wolą. To jest pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 15 do 17 wersetu. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 15 do 17 wersetu. Tam chwilę wcześniej Piotr też mówił o poddaniu się wszelkiej władzy, wszelkiemu ludzkiemu porządkowi, czy do królowi, czy namiestnikom. I od 15 wersetu czytamy. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, bracie miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Amen.